Ludzie mają tendencję do tego, żeby się smucić i troszczyć o coś, a nie radować. Dlaczego tak? Dlaczego naturalnym odruchem nie jest radość? W dzisiejszym odcinku zastanowimy się właśnie nad tym, dlaczego się nie radujemy i co zrobić, żeby na co dzień się radować. Radość ma dwa takie podstawowe oblicza. Pierwsza radość to jest radość duchowa. Duchowa, czyli związana z decyzją woli, gdzieś tam za domówiona jest w umyśle i ona nie jest związana z emocjami. Tutaj można powiedzieć, że w takiej pewnej formie radość duchowa nie jest emocją. I to może być dla niektórych zaskakujące, że taka prawdziwa radość bardzo często nie jest emocjonalna. Bo na przykład, gdy ktoś zrobi coś dobrego, wykona swoje zadanie po prostu, no to czuje taką wewnętrzną radość, ale wcale się nie musi jakoś emocjonować tym. Weźmy tutaj taki trywialny przykład takiego piłkarza, który po prostu strzelił gola, wraca do swojej bramki, na swoją połowę, wcale się nie cieszy z tego powodu, bo po prostu czuję, że wykonał swoje zadanie i tyle. No to może to jest taki troszeczkę taki przykład trochę z innej dziedziny, ale mniej więcej o to tutaj chodzi. Że ta radość może być całkowicie pozbawiona emocji, ale wewnętrznie możemy czuć satysfakcję. Bo generalnie musimy sobie uświadomić to, że radość jest z posiadania dobra, do którego dążymy. I wynika z jakiegoś upodobania w tym dobru. I właśnie tego rodzaju radością duchowo może być na przykład odkrycie czegoś ważnego, czegoś, co pomoże ludzkości lepiej żyć na ziemi, ale także zwyczajne jakieś odkrycie naukowe też daje taką radość. Nawet rozwiązanie zadania z matematyki daje ludziom satysfakcję, daje ludziom radość. Ale największą taką radością są radości duchowe, czyli jeżeli ktoś na przykład ma nadzieję na zbawienie, bo żyje w sposób dobry, ma dobre relacje z Panem Bogiem, stara się tutaj zachowywać przekazania itd., itd. I w tym momencie on czuje taką radość z tej nadziei zbawienia. I może się tak zdarzyć, że ta radość duchowa, o której tutaj mówię, ta radość może niejako tak przenikać do tej sfery zmysłowej. Czyli wtedy na przykład nasz nastrój jest taki bardziej radosny, bardziej przesiąknięty taką nadzieją, że wszystko będzie dobre. I w ten sposób możemy powiedzieć, że ta radość taka bezemocjonalna staje się radością emocjonalną również. Bo w praktyce bardzo często tak jest, że mamy taki miks. Ta radość duchowa miesza się z radością emocjonalną w mniejszym lub większym stopniu. No bo jesteśmy jednością ducha i ciała i tutaj to będzie wzajemnie się przenikało. Te radości będą się wzajemnie przenikały. Drugi typ radości związany jest ze sferą zmysłowo-popędliwą. I tutaj mamy radości, które po prostu nazywamy przyjemnościami. Jeżeli ktoś zje coś słodkiego, no to czuje wtedy pewną przyjemność, radość z tego. One są, te przyjemności zazwyczaj związane są ze sferą dotykową. Jeżeli wejdziemy do zimnej wody i z niej wyjdziemy, to czujemy przyjemność no, z tego, no, że już nie jest nam zimno. Także to są tego rodzaju przyjemności, czyli takie bardzo, byśmy powiedzieli, fizykalne, związane z ciałem. I z różnymi przemianami, które następują w organizmie. I zazwyczaj ludzie mają taką tendencję do tego, żeby dążyć do tych przyjemności, dlatego że one
łatwiej pomagają nam pokonać różne smutki i troski. No bo jeżeli, ja dodam taki trywialny przykład, jak sobie ludzie zazwyczaj z tym radzą, to tak, że jeżeli ktoś ma jakiś problem, to idzie, no niestety gdzieś tam wypije alkohol i przez to uważa, że jak gdyby pokona ten smutek, jak gdyby zapomni o tym. I to jest taki właśnie przykład tego, jak ludzie bardzo często tego typu problemy życiowe, różnego rodzaju smutki, próbują poprzez te przyjemności zmysłowe pokonywać. Niektórzy po prostu zajadają problemy, jak to się mówi, czy tam przejadają. To są tego typu rozwiązania. Niemniej tutaj problem jest z tym, jak już zauważył święty Grzegorz, tego rodzaju przyjemności, choć na etapie ich pożądania są bardzo silne, to one szybko rozczarowują. Ich posiadanie sprawia, że czujemy się rozczarowani. To Kierkegaard też napisał, że spełnienie rozczarowuje, możliwość nigdy. Ale to się wiąże głównie, czy przede wszystkim, z tymi przyjemnościami związanymi ze sferą organiczną. Ale inaczej jest z przyjemnościami duchowymi, bo jeżeli ktoś dąży do odkrycia czegoś ważnego, no to od początku to jest trudne, tego się nie chce. Ale jak już odkryje, jak już pozna prawdę, no to czuje wtedy radość. Radość, która właśnie może przenikać cały jego organizm i wpływać na nastrój również. Tak samo, jeśli chodzi o sferę duchową, religijną, jeśli ktoś dąży do czegoś trudnego, no bo wiadomo, że przestrzeganie przykazań jest rzeczą trudną, ale jeżeli uda się wytrwać w tych przykazaniach, jeżeli przy tym następuje jakaś kontemplacja Pana Boga poprzez modlitwę, no to wtedy czujemy radość. Tą radość duchową, która nas nie rozczarowuje. I tutaj jest właśnie klucz do rozwiązania tego problemu, o którym wspomniałem na początku. Czyli pokonanie tych różnych smutków, trosk, które trawią nasze życie, wiąże się z tym, że musimy rozpocząć pewną pracę trudną duchową, dojść do odkrycia czegoś w naszym życiu duchowym, co jest ważne, co da nam radość, jak to, o czym wspomniałem, ta nadzieja na zbawienie, jeśli jesteśmy jakoś tam blisko Pana Boga, ona daje nam radość i ona będzie przenikała nasze życie. Dlatego mówi się, że radość jest owocem miłości Boga. Ta radość podstawowa, ta taka fundamentalna, nadnaturalna, która wynika z tego, że odnajdujemy sens życia i mamy nadzieję na zbawienie. Dlatego podsumowując, już tak na koniec, jeszcze raz powiem to, że dążąc do radości, nie powinniśmy poszukiwać tych radości, które rozczarowują, ale starać się znaleźć te radości duchowe, które nas nie rozczarują, a które będą z nami na stałe.